Jednak Podkowa Leśna ma do siebie coś. Tutaj taka atmosfera ta podkowiańska jest jakaś wyjątkowa. W porównaniu z innymi miejscowościami to jest Podkowa dość takim szczęśliwym miastem. Każdy by chciał w Podkowie mieszkać. Mieszkańcem Podkowy jestem ponad 50 lat. Dlatego, że w kwietniu 1969 roku ksiądz Leon Kantorski w miejscowym kościele udzielił mi, nam, ślubu i w ten sposób pojąłem małżonkę Jadwigę Dzieckowską. Ale przypomina mi się bardzo zabawna historia, wcześniejsza jeszcze o kilkanaście lat, że zaraz Podkową Leśną. Mianowicie, siostra mojej matki, profesorowa Kieniewiczowa, mieszkała w sąsiednim Milanówku. No, mieszkali w domu, gdzie był duży bardzo ogród i moja mama bardzo chętnie wysyłała nas, mnie, siostry, tu do Milanówka na wakacje. I mniej więcej w połowie lat 50. miałem wtedy 8-9 lat, spędzałem tu wakacje i jedna z moich babci zaproponowała wycieczkę do Warszawy. Wycieczkę do Warszawy kolejką EKD. No dla takiego 8-latka, 9-latka podróż EKD niebiesko-żółtą kolejką była ogromną atrakcją. Te wszystkie tam zdobienia, żyrandole, ławki, a przede wszystkim dzwonki dzwoniące na każdym przystanku i wspaniale umundurowani konduktorzy. Babcia również dodatkowo przed każdym przystankiem mówiła, a teraz jest taka stacja, taka stacja, taka stacja. I w pewnym momencie, kiedy kolejka wjechała w kompleks, tak wyraźnie kompleks leśny, babcia mi powiedziała, a teraz będziemy w Podkowie Leśnej. I pociąg wjechał na stację Podkowa Leśna Główna. I babcia mi mówi, to jest Podkowa Leśna. A ja z babci mówię, ależ babciu, Leśna Podkowa, to znaczy, że to jest siedziba Jagodowego Króla. On ma tutaj swój dwór. A więc Leśna Podkowa od samego początku się kojarzyła z tą bajką z dzieciństwa. I to dnia dzisiejszego, mimo że minęło od tego czasu tyle już lat. Ja się urodziłam podczas powstania warszawskiego. Tutaj już dom był pełniusieńki, jak mama opowiadała. Nie było miejsca wolnego w domu, gdzie by nie było na noc położonego siennika i właśnie tych ludzi, którzy tutaj rodzice przyjmowali na nocleg i oni szli gdzieś dalej. I między innymi przyszło takie małżeństwo z jakąś taką 12-letnią dziewczynką. I ojciec tej rodziny tu umarł. Ona z matką dalej gdzieś tam poszły. I taka niesłychana historia, dlatego że jakieś 10 lat temu ja tutaj coś w ogrodzie robię i jakaś pani do furtki przyszła i mówi, że ona tutaj w czasie okupacji, w czasie powstania warszawskiego była z rodzicami w tym domu i mówi, i tu się urodziło takie dzieciątko. Co z tym dzieciątkiem? A tym dzieciątkiem to byłam ja. Mój ojciec urodził się jeszcze w końcu XIX wieku. Pochodził ze Skierniewic. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, zapisał się na studia na SGGW i skończył Wydział Leśny. Poznał moją mamę. Moja mama też studiowała chemię, ale później jak wyszła za mąż, to te studia rzuciła. Wstąpił do PWE i jako student brał udział właśnie w tej wojnie bolszewickiej, aż gdzieś w bitwie pod Chorzelami. Później właśnie skończył studia i dostał nominację na nadleśniczego Lasów Państwowych w Ustroniu Cieszyńskim. I tam organizował Lasy Państwowe, zresztą w taki wzorcowy sposób. Jest tam Izba Pamięci, gdzie on jest na honorowym miejscu. I tam moi rodzice
jakoś tak sobie bardzo przyjemnie żyli. Przyszły na świat moje rodzeństwo, najstarsze bracia. No ale jak się Hitler doszedł do władzy, koniec lat 30. On tam się zajął, Niemcy zajęli Sudety, tutaj ta awantura z Zaolziem. I ojciec zdecydował, że wracają do Warszawy. I w 38 roku kupił tutaj w Podkowie działkę. Ponieważ był leśnikiem, to wybrał tak piękne miejsce. No i w 39 roku zaczęli budować tutaj dom. W czasie okupacji tutaj ojciec zdecydował się wynająć dół takiej rodzinie państwa Tomczaków. On był takim działaczem PPS-u. Tomczakowie mieszkali w tym domu właściwie od 1944 roku do 1982 jako lokatorzy. Zresztą prawdę powiedziawszy, przy przepełnionym domu było to dodatkowe dla tego domu obciążenie. Natomiast sam pan Tomczak był bardzo głęboko zaangażowany w działalność konspiracyjną, szczególnie po stronie skonfederowanych stronnic piłsudczykowskich. I kiedy przyszło tak zwane wyzwolenie, oczywiście także przeszedł do jakby opozycji i można powiedzieć, że był takim podkowiańskim Robinsonem, to znaczy nie przekraczał progu działki. Był na takiej wewnętrznej emigracji, a miał tu żonę, miał dzieci, wychodził tu do furtki, patrzył, kiedy one przychodzą, a dalej nie wychodził, bo nie chciał się z tą nową rzeczywistością komunistyczną w ogóle stykać. Połowa parteru zajmowali Tomczakowie, a poza tym mieszkało tu rodzeństwo Jagia. Jaga miała 8 rodzeństwa. Po kolei żeniło się, były dzieci. No był dziki tłum, aż się wierzyć nie chce, że dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach w tym domu mieszkamy tylko my sami. Myśmy tutaj jako dzieci mieli raj. Tu mieliśmy las, a po drugiej stronie ulicy wspaniałą łąkę, takie błonia właściwie. Ten rowek, który tutaj jest taki niewidoczny właściwie, co roku wylewał i były rozlewiska. Myśmy tutaj mieli używanie i na łyżwach, i na bali pływaliśmy. Przyczepiali chłopcy sznur, jeden bieg po jednej stronie rowu, drugi po drugiej i ciągnęli tą balię. Oczywiście no, było przy tym różnych zdarzeń, co nie miara. Moja siostra się wykąpała w złotym zegarku, który oczywiście się zepsuł. Chodziłam tutaj do szkoły, która się mieściła właściwie w trzech budynkach różnych. Mianowicie ja chodziłam do pierwszych klas na ulicę Modrzewiową, gdzie dzisiaj szkoła medyczna adwentystów. Później dalsze klasy były na Błońskiej, tutaj gdzie jest w tej chwili biblioteka. Była dobudowana do tej szkoły wielka sala i barak drewniany. I trzecie miejsce, gdzie już do siódmej klasy, najstarsze klasy tam były, to był właśnie ten pałacyk w parku, gdzie też był dobudowany drewniany barak. No a potem moja mama, która no, miała taką żyłkę społecznikowską, chodziła, była taka akcja, żeby na tysiąclecie zbudować 1000 szkół. I moja mama chodziła tutaj co miesiąc po tej ulicy naszej i zbierała składki na budowę szkoły, która teraz jest normalnie tam na ulicy Parkowej. No a Jaga zaczęła pracę w Muzeum Etnograficznym, w którym przepracowała całe swoje zawodowe życie. Rzadko się zdarza, żeby ktoś całe swoje ponad 50-letnie zawodowe życie spędził w jednej pracy, w jednym przedsiębiorstwie. Praca w muzeum, mogę powiedzieć, że to
że to była moja pasja. Moją specjalnością są stroje ludowe Polski, Europy i tkanina ludowa, a kolekcje muzealne Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przedwojenne spłonęły wszystkie w 1939 roku. Wszystko zostało zbombardowane i spłonęło. I kolekcje zostały po II wojnie odbudowane. No ja się też do tego przyczyniłam. To jest autentyczna maglownica, tylko niekompletna, bo do tego jeszcze musi być wałek. Na wałek nawijało się płótno, kładły się ten wałek na łapce i w ten sposób maglowano. Miałam taką bardzo ciekawą znajomość z rzeźbiarzem, ciekawym człowiekiem, który miał bardzo bujną tam historię, a na stare lata gdzieś tam na tym Pomorzu osiadł i zaczął strugać, zaczął rzeźbić. I ja, robiąc wystawę w stanie wojennym w Słupsku, poznałam się z nim i się zachwyciłam jego tematyką. I od tego się zaczęło jakby troszeczkę takie zbieranie wizerunków Matki Boskiej. Po przemianach politycznych, jak tylko można było myśleć o Caritasie, to właśnie poszłam do proboszcza i, no i wtedy był ksiądz Slipek. I właśnie tak zaproponowałam, czy nie moglibyśmy w Podkowie założyć koła Caritasu. Wydawało mi się, że Podkowa taka bogata, prawda, a tutaj biedy było bardzo dużo. Przez 10 lat myśmy tę żywność tutaj sprowadzali. Jak już widać, ponad 50 lat jesteśmy razem. Z tego naszego związku rodziło się dwóch synów. Starszy Jan, czyli jest historykiem sztuki, i młodszy Wojciech, który jest księdzem. To jest portret podwójny państwa koszuckich. To jest pastisz XIX-wiecznego rysu litografii. Ten motyw został wykorzystany do naszej książki, tej o stroju ludowym. Jaga, ja, nasze pieski, Jaga z grabkami, a ja z maszynką. Elegancko, proszę. Moi rodzice zamieszkali w Podkowie Leśnej w 1930 roku. Najpierw chcieli zamieszkać w Krzewach, taki tutaj jest na Sosnowej, ale jak mama zobaczyła, bo jeden dom stał tylko w lesie, no w 30, no może w 35, bo bracia w 34 roku, to, no a ojciec pracował w Warszawie, tata, no to mama powiedziała, o nie, sama tu nie będę siedziała cały dzień. Potem chyba mieszkali krótko, tu jest teraz w remoncie ten dom, tutaj w Amerykance. A potem zamieszkali przed wojną w Helu. No i mieszkali w Helu do 1945 roku. I ten dom tutaj na Modrzewiowej zakupili w 1942 roku od pana Krzyształowicza. To był malarz. A tu jest dokument, wypis z księgi hipotecznej Dobra Podkowa Leśna w powiecie błońskim, mówiący o sprzedaży działki dla pana Stanisława Turbia Krzyształowicza, pierwszego właściciela. To jest dokument z 18 czerwca 1928 roku. Po Krzyształowiczu jest taki obrazek takiej panny. Mama mówiła, że to miłość była. Zostawił, nie brał miłości. W
To jest angaż ojca żony Henryka Ulatowskiego do EKD z 1 sierpnia 1927 roku. Aż do 1957 roku, przez kolejne etapy przechodząc kierownika i następnie zastępcy naczelnika Wydziału Przewozów. W związku z tym, że działki kupowane były od Lidl-Popa, to Iwaszkiewicz, potem który przejął grunty w spadku, bardzo współpracował tutaj z ojcem żony, także nadprzyjaźnili się, odwiedzali się i prowadził między innymi taki dosyć istotny rejestr działek. Zestawienie powierzchni Podkowy Leśnej razem 313 hektarów i 1754 metry kwadratowe. Zaraz po wojnie, jak nowa władza zaczęła szukać lokali dla swoich potrzeb, upatrzyli sobie Hel, no bardzo ładne takie mieszkanie. Ładne mieszkania były. I oczywiście zażądali natychmiastowego opuszczenia domu. Proponowali takie mieszkanie zastępcze jakieś przy składzie węgla na obecnej Słowiczej. No a ponieważ był dom tutaj kupiony wcześniej, no więc zdecydowali się przenieść tutaj i zamieszkać tutaj. A to już moi rodzice tam właśnie przed Helem. Moi bracia, starszy brat Wojtek, Andrzeja ciągnie na sankach. Ja się tutaj urodziłam w 1945. Chyba na Boże Narodzenie był chrzest tutaj w Podkowie i właśnie w Jarosławie kiedyś był chrzestnym, a chrzestną była taka apteka była tam naprzeciwko. Ta właścicielka apteki też dobrze znała moich rodziców, Maria Wojnarowska. Przychodził tutaj do rodziców, to mama mi siedziałam na tapczanie i akurat darłam książkę Iwaszkiewicza, ale miałam 1,5 roku. Dom był zwolniony z kwaterunku, a przecież tu i tak mieszkało. Moi rodzice na stroje w tym domku głównie mieszkali młode małżeństwa. Młodzi ludzie tam po studiach się żenili, nie mieli gdzie mieszkać. I jeszcze po wojnie, w 1947 roku, przyjechał mojej matki brat. No nie miał mieszkania. No i pyta się mamy, czy mógłby tutaj u nas 2 miesiące zamieszkać, bo mówi, znajdzie sobie pracę w Warszawie. No i tam mieszkanie i tego. No mama się zgodziła, no brat. 20 lat mieszkał tutaj, w tym pokoju na górze. To musisz opowiedzieć, że wujek wygrał na loterii, no i kupił sobie plac. Na miejskiej ulicy. On bardzo lubił pracować w ogródku. Ten czas nie było wolnych stołów. Wstawał w sobotę o 3 rano, wsiadał na rower. U nas była żaba, taki czarny piesek. Piesek za nim biegł, za rowerem i wujek tam jechał. Warzywa tam siał, oczywiście miał studnie i tak dalej, i tak dalej. No i potrzebne było na narzędzia. No więc kupił tą budkę, która potem służyła mu przy pracach ogrodniczych. Jak kręcili pożegnania, ten film, to do wuja się zwrócili, czy mogą wypożyczyć tą budkę. Ja jako w ten czas miałam ile tam 12 lat, no to kręcili na głównej, na przykład Chlubek, z Mają Wachowiak chodzili, to ujęcie przez tory kolejki, to chyba z 5 razy kręcili. No i potem już jak ten film tutaj przyszedł do Podkowy, już do polskiego kina, no ja mówię do mamy, to ja idę do kina na pożegnania. No i poszłam, kupiłam sobie bilet, a bileter mówi nie, ja ciebie nie wpuszczę do kina. Bo nie masz 18 lat, a film był od 18 lat. Także nie mogłam wejść i zobaczyć tego filmu.
jak ten plac sprzedał, no to budkę przywieźliśmy na tarce. Klasa 6B, to chyba w pałacyku, to była pani Janina Jankowska, wychowawczyni. Tak, 6B. A to jest właśnie pan Ryczard, tutaj z synem. Bo ja tutaj jestem, a tutaj jest jego córka, Hela Ryczard. I zawsze w maju byłam zapraszana na jej imieniny, to ona była rówieśnica moja, a ten brat starszy, Andrzej, miejscowa młodzież, tak, nie wiem, w tym roku to było, może, a nie, 55. To ja jestem z moim ojcem i to jest moja siostra. Też jest z tatusiem moim. To jest moje zdjęcie takiego niemowlaka, który może ma 1,5 roku. Ten dom, gdzie się znajdujemy, został zbudowany w roku 1937. Był to w zasadzie taki dom letni, który postawili moi rodzice i zaraz na sąsiedniej działce podobny dom o podobnym projekcie, układzie pomieszczeń, takie odbicie lustrzane. To był dom mojej babci, matki mojej mamy. Tu jeszcze z tym domem się wiąże taka dość tragiczna historia związana z moją starszą siostrą Anią Ryszerówną. To jest fotografia na schodkach z tamtego domu. Ona została przysypana w 1939 roku w piwnicy w Warszawie i tutaj mama wtedy napisała taką piosenkę, słowa do piosenki dnia 1 września roku pamiętnego. Moja matka nie pisała wierszy, ale no miała jakieś natchnienie i stąd nazwa tego domu Anna Maria. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. No, ciekawa jest historia tej części Podkowy Leśnej, w której się znajdujemy, bo to ten obszar tutaj na wschód od ulicy 11 listopada dopiero został dołączony kilka lat po, powiedzmy, oficjalnej dacie powstania Podkowy Leśnej. To był tak zwany folwark Klementynów. Ta część Podkowy Leśnej była w owym czasie prawie niezamieszkała. Na tym obszarze można byłoby wyliczyć, że istniały 2-3 domy. Droga do stacji Podkowa Wschodnia prowadziła przez właśnie niezabudowane działki. Również tu po drugiej stronie, w stronę wschodnią, tam gdzie się rozpoczynają trębusy, rozciągały się pola. Pola, na których rosło żyto. Las Łochowski rośnie tuż za naszymi granicami, naszej nieruchomości. No, był malutki w owym czasie, bo ta część Lasu Łuchowskiego w czasie wojny wycięto to na drzewo. Drzewa były dużo mniejsze wiele lat temu. W owym czasie sadzono lipy, które tutaj rosną wzdłuż ulicy Błońskiej. Widać te lipy już teraz takie wyrośnięte, ale właśnie jak chodziłem do szkoły, to te lipy sadzono. Powietrze w owych czasach, czy w czasach późniejszych, na początku lat 50. było bardzo czyste. To może się trudno sobie wyobrazić w tej chwili, ale z dachu naszego domu, jeszcze jak drzewa nie były wysokie, przy dobrej pogodzie było widać budujący się w owym czasie Pałac Kultury. No inny stan ulic był w Podkowie. Nie były wybrukowane, było błoto straszne. Cicha ulica, było błoto. 11 listopada było błoto.
zakopywały się tutaj u nas samochody i trzeba było nawet czasami pomagać i wykopywać te samochody. W zimie też nie można było przejechać, bo czasami były takie zimy bardzo śnieżne. Na nasz ślub w roku 70. Wtedy myśmy się spóźnili z żoną na nasz ślub. 17 stycznia ten śnieg prawie po pas, samochód się zakopuje. No wróćmy troszeczkę do historii czy prehistorii mojej rodziny, a od strony mojej mamy. To jest moja mama z bratem swoim, Andrzejem Koźniewskim. Julia Koźniewska była córką Tadeusza Koźniewskiego, lekarza pierwszej brygady. Tu mam taką malutką fotografię, którą od babci swojej otrzymałem. To jest właśnie zdjęcie dziadka, no chyba w wieku jak 20 paru lat. I co ciekawe na tej fotografii, tu dziadek trzyma tę szablę, którą to jest oryginalna szabla, taka no właśnie nie bojowa, tylko paradna z czasów Legionów polskich. To zdjęcie mojego ojca. Był znany z tego, że on do cyrków, do teatrów robił parasole, że w wielu przedstawieniach występowały i w filmach jego parasolki. On jedyny w Warszawie, czy może w Polsce, umiał zrobić i zaprojektować parasol taki, który odpowiadał danemu czasowi. Mamy tutaj portret mojego ojca, malowany przez moją ciocię, malarkę z grupy Zachęta, Koźniewską-Kalinowską, która mieszkała niedaleko w Milanówku i tu przychodziła do nas. Myśmy pozowali do tych portretów. Ona bardzo dobrą była portreciską. To jest malowane przez księdza Kolosińskiego. To jest jedna z cenniejszych pamiątek. Ryczerowie dla tarośli. Andrzejkowi na pamiątkę, że chyba tej pięknej jesieni podkowiańskiej w tym kościołku stał się chrześcijaninem. 4 roku okropnej wojny, tak napisałem. Nie, teraz tutaj może wróćmy trochę do tych spraw domowych. No tu mamy parę ładnych fotografii. To są nasze małe dzieci. Tutaj córka Wojtka. Tu są zdjęcie nasze z okresów narzeczeństwa. Dwie moje córki najmłodsze. Tak. To jest ostatni śluby dwa. Nie chcę mówić, że wszystko było zabawne, bo z tego, co opowiadam, to tak raczej wygląda na to, że to było smutne. No ale jednak dużo było zabawnych i miłych rzeczy, no choćby spacery po Podkowie, czy spacery z rodzicami, spacery z dziećmi, czy jakieś zimowe zabawy, jazdy na sankach, na rowerach, takie kinderbale, czy jakieś zabawy ogrodowe. Tutaj jeszcze w naszych archiwach trochę zdjęć z tych czasów różnych figuruje. Siadaj, pokaż to tylko. Siadaj grzecznie. No sam jestem z pierwszej połowy ubiegłego stulecia, z urodzenia podkowianin, tak, urodziłem się w tym domu, na parterze. Moja rodzina ze strony mojej mamy, a więc moi dziadkowie macierzyści, jak to dawniej się mówiło, znaleźli się w Podkowie w latach już 20. A to z tego powodu, że mój dziadek był dyrektorem w banku spółek zarobkowych, w którym to banku był dłużnikiem. No, klientem tego banku był Stanisław Wilhelm Lipop. Mój dziadek macierzysty nazywał się Bolesław Teodozjusz Jankowski. To drugie imię dodaje nie z jakiejś maniery czy ze snobizmu, tylko po to, by odróżnić mojego dziadka Bolesława
Jankowskiego, od innego, o wiele bardziej popularnego podkowianina, Bolesława Jankowskiego, który prowadził restaurację pod Sosnami, tym bardziej, że miał żonę Janinę i jeden Bolesław i drugi Bolesław Jankowski. A więc Bank Spółek Zarobkowych jest, jak wiadomo, jednym z twórców Podkowy Leśnej i stąd dziadka zainteresowanie tym miejscem. Początkowo tutaj bywał letniskowo, z czasem zaczął wynajmować od Anny Lipopówny Iwaszkiewiczowej Aidę sąsiednią, a przed wojną ją kupił i obstalował ten dom, w którym w tej chwili jesteśmy, mający adres kiedyś Pocztowa 3, później Pocztowa 6, z czasem Pocztowa 9, a po przemianowaniu ulicy Pocztowej na ulicę Iwaszkiewicza, adres Iwaszkiewicza 9. To jest fotografia rodziny Jankowskich, wykonana na dziedzińcu wtedy Pałacu Myśliwskiego Lipopa, później nazywanego potocznie Willą Gajczaka, ponieważ była to własność inżyniera Gajczaka, wicedyrektora technicznego EKD. W głębi widać holendernię, tak nazywano nowoczesne obory, w których hodowano krowy rasy holenderskiej. Holenderni dzisiaj nie ma, to jest teren dzisiaj kościoła. Tak jak zresztą cały folwark rozebrano pod budowę kościoła i ostatnim budynkiem z tego folwarku to jest nasz ratusz. To jest zdjęcie mojej mamy, Anny, wtedy Jankowskiej, no później Cichowskiej, wykonane na schodach Aidy. Schodów tych teraz nie ma. W tym miejscu jest mur. Aida po wojnie przeszła w inne ręce. Myślę, że nie ma się co dziwić mojej rodzinie, że pozbyli się Aidy w latach 40. No bo cóż, obowiązki tak wtedy, jak i dzisiaj właściciele obiektów mieli i mają określone, a Aida była pełna lokatorów z nadania urzędowego, zwanego potocznie kwaterunkiem. Warto wspomnieć, że w szczytowym okresie w Aidzie mieszkało wtedy na przełomie lat 50. 60. 20 parę osób. Oryginalna, wisząca na furtce tabliczka, którą babcia zdjęła po sprzedaży willi w latach 40., prawda, na pamiątkę sobie wzięła, jedyną pamiątkę Zaidy, jaką mamy. To jest zdjęcie wykonane w piwnicy. Po wojnie, do jesieni 48, moja rodzina mieszkała w piwnicy. Babcia, niewidoczna oczywiście na tym fotografii, mieszkała w sąsiedniej piwnicy, więc właścicielka, a właściwie żona dawnego właściciela zmarłego w czasie wojny, jak i córka, czyli moja mama, no, mieszkały wtedy w latach 40. w piwnicy. Tu jest radio, które funkcjonuje prawie dzisiaj, ale niestety już nikt nie nadaje dzisiaj na falach długich, średnich i krótkich. Ono ma dokładnie tyle lat co ja, czyli już ponad 72 lata. Tu jeszcze ma kałamarz mojego dziadka, to jest też, warto wspomnieć, no to jest taka pamiątka rodzinna. Dzisiaj już młodzież nawet nie wie, co to jest kałamarz, prawda? Tutaj w tym pokoju jeszcze właśnie piec się ostał. Jest całkowicie sprawny i każdej chwili mogę otworzyć i odpalić i na pewno będzie funkcjonował. To jest kufer posażny siostry mojego dziadka, Marii z Cichowskich Kleczyńskiej, ma inicjały MC, a to jest kufer podróżny mojego pradziadka, Henryka Cichowskiego, który trochę podróżował, również w celach naukowych, jak i zawodowych i no, może się doczeka na renowację. Moim zdaniem zaniknęły dywany kiedyś widziane zawilców, białe takie dywany w lasach. Z pojedynczych roślin, no to w tej chwili przypominam sobie na przykład roślinę kokoryczkę, bardzo popularną. Dzisiaj można ją spotkać, ale już no, śladowo powiedzmy, no gdzie nie gdzie. Więcej było dębów na naszym terenie, tutaj prawda za oknem. 1200 metrów mamy lasu, no to za mojego życia padło co najmniej naście, no więcej niż 10 dębów. Wtedy po deszczu, o tak jak wczoraj był deszcz, to dzisiaj by się widziało w zasięgu wzroku, praktycznie chyba w każdym miejscu, może tam gdzie dominowała sosna, to niekoniecznie, ale widziało się ślimaki winniczki.
Żaby. No, nic nadzwyczajnego było widzieć żabę po deszczu w odległości tych paruset metrów od stawu, prawda, tak jak w tej chwili jesteśmy. Ryby, prawda, w stawie, to było normalne. Dzień powszedni normalnym było widzieć jednego, kilku wędkarzy wędkujących. Dzień powszedni, bo w niedzielę czy w święto zjeżdżały się tłumy nad staw, czy to miejscowi, czy przyjezdni wspólnie z miejscowymi i dziesiątki tam biwakowało osób, biesiadowało, część się kąpała i można było w tej wodzie się wykąpać. To stąd taki może drobny incydent, ale pamiętam. Kto, nie wiem, być może jacyś podkowianie młodzi, prawda, w pewnej chwili rozebrali ten, nazwijmy, pomost, który służył za początek toru zjazdowego saneczkowego, bo przecież kiedyś były zimy, bo przecież kiedyś śnieg zalegał, bo się chodziło na sanki, na narty i tak dalej. No i był tor saneczkowy, którego ślady jeszcze można w parku zobaczyć. No i to się wszystko znalazło w stawie i były tratwy, więc jako młode dziecię poszedłem, no ale to mnie tak zachwyciło pływanie na tratwach, Boże drogi, miałem tam z 8 lat, prawda. I w związku z tym przesiedziałem od rana do wieczora. Rodziców nie było, babcia próbowała, ale nie udało się mnie ściągnąć z tych tratw, bo mnie to tak fascynowało, że dopiero rodzice wieczorem mnie ściągnęli. Z innych mi wspomnień, no to ciastka u Koneckiego, tak, to była zawsze, to była cała ceremonia, zresztą myślę, że nie tylko w mojej rodzinie, kupowanie ciastek, szczególnie prawda w niedzielę, szło się tam po kościele, a jakże pan Konecki, z którą wielką celebrą, bardzo to mile wspominam, jak on tak pieczołowicie i z taką delikatnością te ciastka układał w odpowiedniej foremce tekturowej, następnie w papier zawijał, sznurkiem owijał, no i niosło się, prawda, dumnie te ciastka do domu, żeby po niedzielnym obiedzie można było zjeść, co nie przeszkadzało oczywiście i w tygodniu tam wpaść, ale to była swoista celebra. Z powstania prosto maszerowałam do Podkowy, bo nie chciałam wracać w moje strony, bo wiedziałam, że tam nic nie będę, nie skorzystam. Ponieważ tak się stało, że ta wojna wybuchła w 1939 roku i nie dostałam się na to, co mnie kierowali, bo ja skończyłam akurat podstawówkę i były wakacje były i byłam skierowana do Końskich na taką stację na malarstwo. I co? My mamy iść do szkoły, a 1939 rok, wojna. Wszystko przekreślone. Nie ma szkoły. Tylko jest szkoła podstawowa dla Polaków. A wyższej szkoły nie ma. No i koniec mojej kariery. Najpierw na Sosnowej, tam żeśmy bardzo krótko u znajomych mieszkali. Później przeszliśmy właśnie tu na Bokową, bo to jest Bokowa. Tam trochę dłużej mieszkałam, no i także od razu się zaczęłam starać o mieszkanie. W Amerykance dostałam mieszkanie w suterynie, taka ładna, suteryny były duże, takie widne, nie były takie ciemne w dole, tylko tak. Tu na podwórku jesteśmy, no, woda była w korytarzu i tam już mieszkałam 9 lat. Z ojcem, z matką, matkę sprowadziłam, ojca sprowadziłam, siostrę sprowadziłam też, bo szwagier był bez pracy. A tutaj praca była. Tata budował, od rana do nocy pracowali. Tam nie było godzin, że tam to, nie to. No byli różni. Mój tata był bardzo dokładny w pracy. Nawet był jeden murarz. Panie Urbański, co pan mówi? Tak głaszcze mówi. Niech pan nie głaszcze mówi, aby prędzej było. A mój tatuś spojrzał i mówi, proszę pana, no przecież to się rozleci, jak nie będzie dobrze zrobione. To tu jest, jak tata buduje dom u siostry. Tu jest mój tata, a tutaj szwagier, jakiś pomagier. Męża aresztowali. Ale ja jeszcze nie byłam mężatką. Poszedł do wojska, bo musiał odbyć wojsko. To był 48 rok. I już kończył swoją służbę. I słyszę, jego siostra przyjdzie do mnie i mówi, słuchaj, ty wiesz, co mówi, Julka aresztowali. Ja mówię, co? Zdębiałam, mówię, za co go aresztowali? A słuchaj, bo mówił, pochwalił się,
że był AK-owcem i że był, no, walczył w powstaniu. A jeszcze powiedział, że lepsze są te amerykańskie jakieś samochody niż ruskie. No to dowalili mu 6 lat. A odsiedział tylko 4. Siedział w kamieniołomach i później w Bytomiu. 26.08.1953 rok. Właśnie to jest to, co dostał z tego z więzienia. To jest później to zapisał, zgłosił się do więźniów politycznych. To jest ta legitymacja. No i ten odznaczenie dostał. Tutaj braliśmy ślub w kościele w Brwinowie. No, ubrana byłam w kostiumie, proszę pani, skromnie, bo wtedy było bardzo skromnie. Tylkośmy przyjęcie zrobili. U mojej teściowej było to przyjęcie, bo ponieważ miałam małe mieszkanie, nie było gdzie. To zdjęcie, to myśmy po ślubie pojechali motorem miesiąc czasu w Polskę. Mąż mnie uczył na motorze jeździć. Ja zamiast gazu to, nie, zamiast zwolnić to gazu. O Matko Święta, coś ty mu zrobiła. Nie, mówię, to boję się trochę. Ale źle zrobiłam, że się nie nauczyłam. Mój mąż był monterem. Pracował w PKS-ie. To był złota rączka. Wszystko zrobił. On w swoim zawodzie był bardzo dobry. I ja w swoim zawodzie też. Za czym tatę sprowadziłam, to już zaczęłam u tej stolarskiej, ona była krawcowa. I ona mówi, może byś przyszła do mnie, to byś mi obrzucała. A obrzucać to każdy potrafi. I ja mówię, dobrze. I ja tam do niej chodziłam i obrzucałam. Ale ja mówię tak, ja będę obrzucać? Ja muszę iść na kursy jakieś. I zobaczyłam plakat na stacji, że kurs na Złotej Ulicy w Warszawie przyjmuje dziewczyny, kto chce kończyć. To był 3-miesięczny kurs, bardzo dobry. No i od razu pojechałam pod ten adres i zapisałam się. No i tam było dużo dziewcząt. No i tam zaczęło się. Ja niestety byłam sprytna dosyć i zamiast jednej bluzki, tam na jakiś termin dali, to ja uszyłam dwie. I jak uszyłam jedną, ja mówię, no co ja będę siedziała i robiła tutaj. Ja już wszyscy jeszcze grzebią w tych materiałach, przykładają, odkładają, a ja co mówię, już zrobiłam tę bluzkę. Zauważyłam, że dobrze mi to idzie. Ja szyłam dla eleganckich pań, a były koło nas, trzyśmy były w kupie, proszę pani, ja byłam, za siatką była, co szyła dla dziewczynek małych, przez ulicę Erlenowa szyła dla grubasów, proszę pani. I każda miała tak robotę. Mój syn się urodził w szpitalu, rodziłam i na Żeromskiego już byłam, dostałam już mieszkanie. Tu był pokój z kuchnią, ale było słoneczne, południowe okna. Studnia była na podwórku, nie było wody, musiałam nosić ze studni. Ubikacja była na podwórku, ponieważ szyłam. A to ksiądz przyszedł, a to Potkański przyszedł, a to, a pani nie ma wody, a pani się tak męczy. Wie pani co? Buduje się tutaj dom. Może się uda, żeby panią stąd przenieść. Mówi, wie pani co, no pani naprawdę się coś należy. Przecież to jest niemożliwe. Pani jest w takim wieku, że musi pani ktoś coś pomóc. No ja się aż rozpłakałam, że się zainteresował tak. No. 5. rok mieszkam. 5 lat będzie w październiku. Tu się dobrze mieszka. Jedno, ale jest dobre. Mam łazienkę, proszę pani, mam kuchenkę, mam przedpokoiczek, mam sąsiadkę dobrą. Podkowie to wszystko mi się spodobało, bo ludzie byli życzliwi, człowiek sobie dawał radę, każdemu można było poradzić, rozmowa była dobra. Z bardzo dobrymi ludźmi się spotykałam, mądrymi, spokojnymi i takie
nie były takie skąpe. Nawet nieraz to mi więcej dały, bo mówi pani, że pani się tak napracowała, mówi, za mało pani trochę bierze. Teraz tak samo. Teraz tylko to, że to człowiek już stary i nie może już chodzić. Ale jak się spotkam, to jeszcze życzliwości jest dużo. Wszyscy nie żyją prócz mnie. Siostra moja zmarła w 18 roku, w kwietniu, a syn zmarł w sierpniu, 21, w jednym roku. Fajnie zleciało, tylko za krótko, że wszyscy poumierali, powinni żyć razem ze mną długo. O tym się nigdy nie rozmawia. Zawsze pobieżnie tylko. A tak to człowiek już jest taki, wie pani, przypomni sobie to wszystko, powie komuś, co się lżej tak zdaje, że no ktoś wie, jakie to życie było. Tylko mam kota. Kot przybłęda. Poszłam ptakom dawać, lubię ptaki. Zrobił mi Paweł karmik, obsadził wszystko. No i jestem przy tym karmiku i słyszę taki miauk. Miau, taki delikatny, miau, taki proszący. Proszę pani, wspaniały kot. Wspaniały kot. A całe życie miałam kota. Całe życie. Bez stworzenia ani róż. Jest moja wnuczka, proszę pani. Robi przez lustro zdjęcie. To Olga rysuje to wszystko. To ona wszystko rysuje. Maluje. O. Ona na poczekaniu. Laurka dla mnie. O. To jest też sztuczne. To jest żorżeta. To jest taki dzianina taka. To jest kaszmir. To jest kaszmirowa. To jest żorżetowa. O, to jest taka moja sukieneczka ulubiona. O, ja w nią nie wiem, czy bym weszła. Ja byłam szczupła. Szczuplutka, o, gdzie tu głowa weszła, ale byłam i zgrabna też do tego, wie pani. Że to wszystko tak mi pasowało. To jest bistor, proszę pani, też. To, co uszyłam na śmierć. Proszę pani. Też taka, o, widzi pani? Bo one są najlepsze. Na brązowo pani. Na brązowo. Proszę pani, na brązowo, dlatego że jak człowiek umiera, to żółtnie. Robi się żółty. A brąz do żółciego pasuje. I wtedy się ładnie wygląda. Proszę pani, i kołnierzyk jakiś można dać kremowy, albo apaszeczkę kremową. I wtedy super wygląda. Ale wie pani co? Że ten czas mi tak leci, że ja mówię, ani się obejrzyj, bo tak, coś zrobię, ojej, usiądę, odpocznę, a to złapę drzemka. Obudzę się za godzinę i znowuż nie ma. Ojej, a to wezmę gazetę. A czytać bardzo lubię. Jak się dorwę do czytania, to która godzina i pierwsza i dwunasta bym czytała. Ja mówię, nie, koniec. Także wie pani, jeszcze mam dużo, dużo do zrobienia. Nie wiem, czy zdążę, ale muszę, powiedziałam sobie dzisiaj, jak zaczęłam szukać tego wszystkiego, ja mówię, Boże, ile mam jeszcze roboty? Jeszcze ile mam roboty? No. I to tak jest.